Kto ma należeć do tego zespołu? Kto ma być członkiem tego zespołu? Jak to wygląda? Pan jest w tym. Ja mam urazy gminy. Tak? Tak. Osoby postronione też mogą być, nie? Kto by chciał w ogóle pracę w takim zespole? I tego to musimy do trzech musi być. No najlepiej, żeby było trzech. Taka trzy osoby za żubkę, żeby była przynajmniej, no to takie coś. Aby Państwo ktoś miał to, czy to prosimy się zgłaszać. Komisja. Co? Komisja. Wpisane w wniosku petycji. Tak, no to tak naprawdę, żeby po prostu może komisja Pana Zbyszka. Musi twoja komisja, żeby może robiłaby się takiego. No to jest. Aby pracowała w zespole. No właściwie tam są przewodniczący komisji, nie? Komisja opiniująca kandydata naszego. Jak się zgłoszą kandydaci na wniku, to jest... Właśnie ta komisja musi go zaopiniować. Tak. Ma tych opinii do sądu. Tak. Albo zgodnie, że się nie nadaje, nie rozumie takiej siatki. Nie będziemy przeprowadzać głosowania jako rada. Na członka. Na członka. Na członka. Nie możemy. To jeśli można będzie, to ten kandydat? Pan Mirosław Marszałek z Tewi Siemieńskiej. No to jest jedna osoba, czy tak zostaniemy, bo nie ma innej drugi, żeby konkurowała. Czy Wysiu, czy byłaby komisja twoja po prostu? Mogłaby być? No ja myślę, że no nie będziemy się temu sprzeciwiać. Mówię się przeciw. Tylko, że moja komisja jest więcej jak trzy osoby. Mieszko, co tam się wydarzy? Może być, może być. Tak? Nie wiem, czy mi to trzeba napisać, że słowo wpisać jest. To piszę do góry. To sobie pan pisze. Pan szuka. Proszę was widzieć. Pani to jest pani Małgorzata Koszowska, tak? Mhm. Pan Jacek Kocan też tam jest. Jacek Kocan. I pan Jacek Kijas. To było cztery? Tak. Pan Zbigniew Szuba, pani Małgorzata Orszowska, pan Jacek Kocon i pan Jacek Kijas. Czy jakieś są pytania? Jeżeli będziemy głosować, to jest za przyjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników, skład którego wchodzą pan Zbigniew Szuba, pani Marzia Olszowska, Jacek Kijas i Jacek Kocon. Kto jest za, proszę podnieść ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw, mówiło, kto się wstrzymał, nie ludzie. Dzięki wam bardzo. Spotkanie tej zespołu opiniującego, więc jest określony termin pewnie. To znaczy do końca października musimy podjąć uchwałę. Także w najbliższym czasie musimy, to już sobie uzgodnimy indywidualnie, kiedy będziemy się spotkali. Ale nie powinniśmy ten pan kandydat pojawić tutaj, podstawić się do tego. Nie wiem,
Szanowni Państwo, jeszcze tę drugą uchwałę, o której mówię, to jest uchwała w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego policji informacji o kandydacie Majownika do Sądu Rejonowego w Żywcu, tego co będziemy wybierać. Na podstawie uchwał drugiego czytania TPRP zasięga się od komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach informacji o kandydacie Majownika do Sądu Rejonowego w Żywcu. Wybrałem na kadencję 2020-2023 pani Mirosław Marszałek, pan, przepraszam, w trybie artykułów o sądach powszechnych upoważnia się przewodniczącego Rady Gminy Świna do przesłania łącznie z uchwałą niezbędnych do uzyskania informacji danych osobowych kandydata, o którym mowa w artykule pierwszym. Taka w ogóle opinia musi być wysłana do komendanta na stosunku do jawnika, którego będzie wybrać, czyli tego Mirosława Marszałek. Czy jakieś pytania co do tej uchwały były? Jeżeli nie ma, to będziemy głosować. Kto jest za przyjęciem w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiej policji informacji o kandydacie na jawnika do Sądu Rejonowego w Żywcu? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Niewidzę. Kto się wstrzymał? Niewidzę. Dziękuję. Następna uchwała podjęła się w sprawie zmiany nazwy zadania określonego przez gminy w sprawie przejęcia powiatu żywieckiego zarządzania drogą powiatową. Może pan wójt wyjaśni. Przewodniczący, Wysoka Rado. Z 21 marca 2019 roku podjęliśmy uchwałę w sprawie przejęcia od powiatu żywieckiego zarządzania drogą powiatową 1415 na odcinku w kilometrach od 0+600 do 1+600 w miejscowości Terenmała. Rada Gminy uchwaliła wtedy wyraża zgodę na przejęcie zadania od powiatu żywieckiego pod nazwą. Wykonanie projektu technicznego chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej 1415S PWN Mała PWD Miejska Ślemień na odcinku w kilometrach 0+600 do kilometra 1+600 w miejscowości PWN Mała. Takie uchwały były podejmowane, powiat podjął inną nazwą. Różni się to tym, że zamiast wykonanie projektu tego chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i tak dalej, w tej chwili projekt uchwały jest przebudowa drogi, która zmienia się przednia część, przebudowa drogi wraz z budową chodnika, że jest bardziej uniwersalna odnośnie wykonania. Po wykonaniu chodnika istnieje też potrzeba zaasfaltowania przynajmniej części drogi, gdzie zostanie wycięty podchodnik. Po prostu asfalt. Nie zmienia się kilometraż, nic, tylko zmienia się nazwa. Czy jakieś pytania co do tej uchwały? Proszę. Interesuje mnie termin tego przejęcia, od kiedy do kiedy. Bierzemy uchwałę i słyszymy porozumienie. No to jeszcze nie wiemy, albo? Nie. Czy jeszcze jakieś pytania? Jak będzie okres zimowy, czy my to przejmujemy tę drogę, to musimy go odśnieżać i tak dalej, czy skopinować? Nie, nie. To jest konkretne zadanie. A tylko pod zadanie. Stricte pozwalamy. Dobra. Ten projekt będziemy w 100% pokrywać? Nie, to jest kwestia około 30 tysięcy. Ilu? 30 dla gminy. Na przykład przy budowie chodnika, jaka będzie proporcja? W tej chwili nie o projekcie, a pozwolenie na budowę. Mają być projekty unijne. Czy jeszcze jakieś pytania?
pierwszego na piątego dnia głosowania uchwały. To jest za przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Świnna z 21 marca 2019 w sprawie przejęcia operatu rzeckiej zarządzania drogą powiatową na odcinku od 0 do 600, od 1 do 6 miejscowości Paweł Mała. Tu przedstawił przed chwilą pan wójt, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Mówię, kto się wstrzymał? Mówię, dziękuję. Następna uchwała w sprawie opuszczenia zapłaty podatku opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego. Proszę, pan wójt, pan Wojtek. Pani skarbnik. Pani przewodnicząca, wysoka rado. Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego. Rada Gminy Świnna uchwala co następuje. Paragrafy pierwszy. Dopuszcza się zapłatę podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. Konkretnie chodzi tu o to, o możliwość uiszczenia zapłaty w kasie zamiast gotówką kartą. Po prostu jak ktoś do tej pory może skorzystać z karty. Także rada będzie przygotowana. Dziękuję. Myślę, że takie upowszechnione karty teraz są, że właśnie to nasz pieniądz teraz plastikowy, że płacimy większości kartą. No to myślę, że to nawet bardzo dobre. Czy jakieś pytania co do tej uchwały? Dziękuję. Będziemy głosować. To jest za przyjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody do budżetu gminy Świnna za pomocą innego instrumentu płatniczego. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. To jest uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczenia wody i pływania ścieżki na terenie gminy Świnna. To już ten regulamin, to już teraz będziemy uchwalali, teraz jest... Nie. Wysoka Rada, 28 czerwca 2019 Rada podjęła projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Świnna. Daliśmy ten projekt uchwały do Wód Polskich i Uzyskaliśmy i do biura prawnego wojewody, proszę. Uzyskaliśmy opinie pozytywne. Może przeczytać postanowienie. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Postanowienie z dnia 27 sierpnia 2019 rok. Po zapoznaniu się z projektem regulaminu dostarczania wody odprowadzania ścieków przekazanych przez Radę Gminy Świnna postanowiłem pozytywnie zaopiniować projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świnna. Na podstawie tych dokumentów teraz możemy uchwalić już regulamin bez żadnych przeciwwskazań. Chciałbym tutaj zrobić małą poprawkę do tego, to prawo do pobierania wody w celu gaśni, czyli na czas pożarny, aby świat koszula ciału, tak jak wiadomo. Już instalacje pobierają z hydrantu, tu pisze, że woda do licznika, przy hydrancie nie ma licznika, musi to być jakoś sformułowane, żeby strażacy czy straż dana, która pobiera z hydrantu, żeby podała ilość jakiejś jest. No bo tego nigdy nie sprawdzi, kto im dowiedzi. Tylko możemy wierzyć w tym momencie. Możemy dowiedzieć na wiarę. Zgłaszają strażacy. Ja rozumiem, że zgłaszają, ale piszę, że według etykietu licznika, no to tu jest troszkę tak. Proszę panu mówić, że to jest.
No ale trudno, żeby nie liczyć i zakładać. No nie, 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 ale tak zgłaszaj. Czy do celu ćwiczenia, czy coś? I to akcja. To jest najważniejsza akcja, bo ćwiczenia. Czy jeszcze jakieś pytania? Przechodzimy do głosowania tą uchwałą. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczenia wody? I następna uchwała w sprawie powołania przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Powiatów Subregionu. Prosimy pana wójta. Jak wspominałem na poprzedniej sesji, w tej chwili jest tendencja taka, że gminy zrzeszają się w różnego rodzaju stowarzyszeniach, czy inaczej spółkach. W tej chwili Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego, a więc Cieszyn, Bielsko, Żywiec, przystępujemy do aglomeracji Beskidzka, aglomeracja Beskidzka z siedzibą w Bielsku Białej. Jest jednoznaczny tekst statutu, które radni dostali. Z tego, co przedstawiałem poprzednim razem, nie jako statut, tylko jako projekt statutu, zostało poprawione wszystkie rzeczy, które wymagały poprawki liderem regionalnych inwestycji terytorialnych na terenie subregionu południowego. Ja myślę, że te zmiany, które były zostały wprowadzone, no dosyć dużo, ale są odzwierciedlone w jednym brzmiącym tekście statutu i myślę, że nie ma co patrzeć na stary statut, tylko na nowy, który państwo dostaliście. No tak to już jest, że dłużej może więcej podobno. Rozliczanie przez te projekty, które się robi, no jest łatwiej rozliczyć jeden projekt na subregion południowy niż na przykład na wszystkie gminy po kolei. Jakie pytanie więcej? Proszę. Chcemy wysłać projekt jak do Bielska o jakieś potrzeby. Na co z tego pójdą pieniądze? Na te mniejsze projekty, takie jak na przykład nasze, na drogę, tam powiedzmy tam milion czy dwa, czy na kanalizację, na kanał zwodnienie. W jakiej formie to będzie to działać? Jeżeli będą pieniądze na przykład na drogi, to będzie wniosek na drogi stawiany przez wszystkie gminy, które będą chcieć startować. Dopiero wtedy będzie wystąpienie aglomeracji beskidzkiej o pieniądze dla poszczególnych. Tak, no ale kto to będzie dzielił tymi pieniędzmi? My wystąpimy, powiedzmy, wystąpi jakaś tam inna gmina i kto będzie tym? No bo mamy w sumie drogę jedną wojewódzką, bo ja podejrzewam, że na drogi nasze gminne, to tam z tego pieniędzy to my się nawet nie doczekamy. To znowu to mi się wydaje, że to będzie taka duża aglomeracja i ktoś tylko wielki tam te pieniądze będzie brał, to będzie miał większe przebicie. Żeby to znowu tak w taki sposób nie działało. No bo to rządowi się ładnie mówi, no wiadomo, dużo może więcej. No oni dadzą na subregion południowy pieniądze, tylko czy my te pieniądze w jakiś sposób otrzymamy? No to jest najważniejsze pytanie. Czy znowu te rekiny nie poszły tych pieniędzy i my z tego nie będziemy mieć nic? Znaczy, tak, do tej pory pożerałem Katowice, chodzę z Bytom. Chcieliśmy to zauniknąć, żebyśmy mogli wystąpić razem jako subregion wszystkie gminy i te trzy powiaty o środki na różne rzeczy, które tutaj są, łącznie z tą kanalizacją też. No, to jest prawda, że w tej chwili duże,
Największe pieniądze to szły na Stadion Śląski, na aglomerację śląską. I chcemy, żeby aglomeracji śląskiej się przedstawić jako aglomeracja beskidzka. No tak to wychodzi w tej chwili, że jak jest gmina i robi projekt, choćby to był projekt kilku milionowy, no to jest takie mało skuteczne. Mamy tutaj przykład nawet z naszym powiatem, że gdzie jest większość radnych, czy największe przebicie tam się robi, a tu się nie robi. Wczoraj byliśmy na komisji w Trzebinie, no i pięknie droga za Trzebinią, w dół grobka jest pięknie zrobiona, wykorytowana, a na dół widać rury kanalizacyjne nasze, robię głównie 2 metry, no i droga zrobiona, tam nie mogło być korety ułożonych. No i mówię, większa siła przebicia, tam idą pieniądze gdzieś, większa siła przebicia. Ja się boję, że to znowu z tego to będzie pięknie projekt wygląda, ale z tego nie będziemy mieć nic. Bo ci większy zabiorą te pieniądze, czy ci, co będą mieć większe przebicie, tam po prostu... No w mieście żyje, to jest Bielsko, no bo to... No to nie jest tylko Bielsko, tylko... No nie, ale... Największa siła przebicia to Bielsko. Jest taka tendencja i... No nic nie zrobimy, będąc po prostu sami, nie wstępując do tego. No jest... To może trudno wytłumaczyć, bo powinno tak być, że każda gmina powinna się zgłosić do odpowiednich funduszy, które chce robić i powinna... Oczywiście, że tak. No ale to można powiedzieć, że minęło, no bo myśmy też liczyli kanalizację, którą mamy do wykonania. Dziękuję. Myślę, że takie to przynależą, że takie stowarzyszenie na pewno wiąże się z kosztami. Mieszkańców, jaka to będzie kwota? Będzie ustalona z tym, że utrzymanie Bielsko dostawało z RIT. Podobnie jest ze związkiem międzygminnym, tam gdzie jest 6 zł od mieszkańca na rok. Stowarzyszenie. Nie mają szans przebicia. Chcą cokolwiek zrobić, bo niestety, albo należysz do tego ludzi, albo nie należysz i nie masz. No niestety, tak się to teraz dzieje, nie tak jak kiedyś było, że można było składać. Tak, jeden napisać i tak. Po co 20-50 rozpatrywać, aby jeden rozpatrzyć? Nie koniec, nie? To wszystko jest fajne, bo jakby o to, żeby nie było delegacji, żeby później będzie miał większość siła przebicia niż koszty, no ale to chyba wtedy większego nie będziemy mieli na razie. Znaczy wtedy, dzisiaj są regiony, które są, w tej chwili łączą te pieniądze i próbujemy podzielić jeszcze raz na subregiony, bo nie wszystkie subregiony wykorzystują pieniądze, które są do wzięcia. Dużo zostaje z kolei, z transportu. Nie oszukujmy się, my nie możemy zrobić 150 czy 200 metrów chodnika, a gdzieś się robi 15-20 km. Naprawdę, na te potrzeby po Polsce troszkę jeżdżę, ja tego nie rozumiem. My nie możemy zrobić parę metrów chodnika, gdzieś się robi nawet, robi się wiadukty takie jak drogowe, ja wam mogę pokazać filmiki. I łączy się miejscowości z miejscowościami, tam są pieniądze na Śląsku czy poza Śląskiem, a u nas nie, moje bacie, ja się o to boję, że tutaj przystąpimy do tego i z tego nie wiemy nic, tylko gdzie wchodzić składkę. No, przystąpić pewnie trzeba, tylko no, jak przez 5 lat nie dostaniemy, a będzie 6 zł, to jest 50 tysięcy na rok, tak? To jest 250 tysięcy. A może tak będzie, przez 5 lat nie dostaniemy nic. No dobrze będzie, jak będzie jakaś fotowoltanika, czy jak będzie trzeba pewno też coś robić z piecami, żeby coś było, ale no... Trudny temat. Trudny temat. Trzeba pewnie posiedzieć rok czy dwa i zobaczyć, co z tego będzie. Nie? Ja myślę, że to się oddzieli od tego Śląska. To jest aglomeracja beskidzka, sama nazwa wskazuje, nie? To też, że to te Katowice nam tam nie wiedzą chyba w tym. No myślę tak, bo to się niby Bielsku daje, no to już bliżej nas, nie? Ale by było fajne, by to było Żywiec. Wtedy by można... Ja się tego Bielska jednak obawiam. W tej to nie mam jakaś wiele.
przy powiecie. Myślę, że wydaje mi się tak, że nie wiem, spróbować na pewno trzeba, nie? Bo, no mówię, spróbować trzeba. Ja się nie dowiedzę. To zmierzono, ale... Zobaczymy. Żeby tylko nie było tak, jak kiedyś swego czasu, że wystąpiliśmy we Związku. Ale nie wystąpiliśmy po prostu. Właśnie. Wygotowali. Po chęci. Po zamiarze. Zamiarze. To jeszcze druga droga do tego. No widzicie, więc te kanalizacje nie mają skończyć. No nic, nie muszę się głosować na tą uchwałę. To jest za przyjęcie uchwały w sprawie powołania przystąpienia do Stowarzyszenia Gminy Powiatów Suboja Regionu Południowego Województwa Śląskiego, aglomeracja Beskidzka, siedziby w Błysku Białej. Proszę podnieść ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Zobaczymy. I następna uchwała. Gmina uchwała w sprawie zapisu w regulaminie wynagradzania nauczycieli, zatrudnienie przedszkola, szkoła ze szkoły przedszkolnych oświatowych prowadzony przez Gminę Świnną. Wójtek. Rada w związku z wejściem w życie karty nauczyciela, w miarę karty nauczyciela, w naszym regulaminie poprzednim mieliśmy kwotę za wychowawstwo klasy i wychowawstwo oddziału przedszkolnego w wysokości 160 zł. W związku z tym, że karta nauczyciela określiła minimalną wartość 300 zł, która musi być w naszym regulaminie zawarta, musimy zmienić ten zapis w naszym regulaminie na kwotę 300 zł za wychowawstwo. A było 160. A było 160. Może być więcej. To jest minimalna kwota, którą musimy określić. Wychowawca klasy będzie dostała 300 zł. Tak, za wychowawstwo. Zamiast 160. Rocznie. Troszeczkę sformułowanie moim zdaniem bardzo śmieszne. Skoro oni to od góry narzucają, to po co oni jeszcze od nas tego wymagają potwierdzenia? Bo i tak na to nie ma. No tak, ale to jest minimum. Że my w regulaminie to przez nim mówię, mieliśmy 160 zł, ja musimy zmienić zapis tego regulaminu. Ja to wszystko rozumiem. Nie wiem, że narzucają nam coś od góry, a i tak chcę, żebyśmy to potwierdzili. Takie trochę śmieszne. Proszę nie powiedzieć, tak się nie rozumiemy w państwie. Daje się komuś, a macie, to trzeba nauczycielom dać, ale pieniędzy się nie da, nie wydadzą. A w pracowniku minimum 4000, ale nie dadzą, bo muszą przedsiębiorcy dać. Ja bym też tak dawał. Żebym ja dawał pan, bo ten pan Wrodek płacił. No nie ma sprawy, no po co trzeba lepiej. Ale się propaganda robi, nie? Tylko że pieniądze na tym nie idą. Śmieszne, że wiesz, oni coś tam, co mamy za mamy zaklepać. Ale cóż my możemy za to? Nic. Czy jakieś pytania jeszcze co do tej uchwały? Nie głosować. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Świnna z 13 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych przedszkola, szkołach, zespołach, szkoły przedszkola, placówek oświatowych na terenie Gminy Świnna. Tu przedstawił pan sekretarz. Proszę podnieść ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Prawie sobie ulubiony zgłosza uchwały. Co do protokołu, czy wszyscy czytali protokoły? Tak,
Czy jakieś pytania do protokołu z poprzedniej sesji? Jacek Kijas, pani marszałek, i pan Zbysiu Szuba. I Magda. Pana Magda jeszcze? Tak, kto jest za? Proszę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, że się wstrzymał. To osoba nieobecna. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, następne interpretacje dla pytania radnych. Bardzo proszę, jeżeli jakieś tam są. Proszę. Panie Wójcie, pytanie do Pana będzie. Wczoraj byliśmy na komisji w Kaliście Miejskiej i chodzi o ten znak drogowy, który tam ta Pani postawiła. To jest w ogóle, według mnie, to jest niezgodne z jakimkolwiek prawem. Czy to stan prawny tej drogi nie nakazuje na to, że jak tam policja była, że ten znak był natychmiast ściągnięty i ta Pani powinna dostać mandat, chyba że to jest, ta droga jest prywatnością jej, tej Pani. Ta droga jest, mówimy o górskiej. Ta droga, która jest zrobiona, została zrobiona przez spółdzielnię Gronie z Kierdziszcza Miejskiej. W tej chwili robimy dokumenty. Już mamy dużą część geodezy nie wytyczone. Mamy dokumenty o zasiedzenie tej drogi, czy przejęcie tej drogi po spółdzielni Gronie. Spółdzielnia zrobiła tę drogę tam, no, na dzień dzisiejszy jest 30 lat, więc w złej wierze też możemy ją przede wszystkim chcielibyśmy ją przejąć. A ten znak po prostu, nie wiem, ktoś postawił rzeczywiście bezprawnie, bo do każdego znaku powinno się zrobić projekt organizacji. Na dzień dzisiejszy ta droga jest użytkowana przez gminę, utrzymywana przez gminę, ale nie jest własnością. Ja mówiłem, że wystąpimy do sądu. Proszę? Do wojewody. Znaczy do wojewody o przejęcie tej drogi, bo jest to prostszy. Prostsza procedura niż przez sam. No ale policja to by zareagowała, bo to jest niezgodne z przepisami jakimikolwiek. No, ona pewnie dostała teraz prywatnie. Ona za swoją drogę. No, policja nie reaguje na górę, to by się naprawdę dziwne. To jest sytuacja taka śmieszna, że ona postawiła sobie na swoim gruncie znak zakaz wjazdu, a sama jeździ po sąsiadach, żeby dojechać do tego znaku. Ale sam postawił, ja już nie mówię po czym powiedzieć, same postawienie znaku, czy ona została ukarana, czy nie. Sprawdzę to dla... No, powinna być ukarana, no bo jeżeli ludzie dojdzie do takiej sytuacji, ktoś sobie też znajdzie się jakiś znowu jakiś krakowiński, nastawia sobie znak prywatnie, bo większość ludzi jest wyglądami gminy, no i to... Żeby do tego czegoś takiego nie dopuszczać, żeby... Tam nie mamy badania. Tam nie ma być wydzielone, wydzielone pasa drogowego. Jako działka ewidencji, no idzie faktycznie po prywatnych gruntach. Bo tu, gdzie mamy badanie drogi, to nie... Ale ona znaku nie może postawić. Nie. Czy znak postawić, to jest cała procedura. No właśnie, dlatego mówię, czy policja, bo policja wiem, że tam była, bo mieszkańcy... Jeżeli nie, no to z powrotem policji... Chciałem na jej sekretarzu wystąpić z wnioskiem do posterunku Bielecznego, żeby jeszcze raz pytaliśmy o to miejsce, po prostu wyegzekwowanie, ściągnięcie bez znaku. Bo to po prostu ona stresuje tym ludzi, nie? Za wyjątkiem dwie tablice są. Skąd droga, że tak wejdzie z tą, że skoro na sprawach, gdzie po prostu my musimy udowadniać, że jesteśmy właścicielami, czy nie ma w ogóle możliwości prawnej, żeby gmina przejęła wszystkie drogi na gminie? Każdą oddzielnie musimy debatę toczyć w sądach, czy pisać. Nie ma takiej możliwości prawnej, żebyśmy nie, mamy we władaniu gminy, żebyśmy mogli być właścicielami tych dróg? Przy każdym jakimś tam zagrożeniu musimy udawać, że w tej geodezji po sądach, że taśmie jest.
ogóle samorządowcy występują do posłów, łącznie z ministrami, żeby jak się dało w 60-tych latach, koniec 60-tych, początek 70-tych, uwłaszczyć i napisać we władaniu gmina Świnna, miasto Żywiec, czy gmina Żywiec, czy inne, żeby stało się właścicielem. Byłoby rozwiązanie. No i niestety odbijamy się od ściany, składamy wniosek, wniosek o 4000 do sądu o zasiedzenie. A nie to tak, my proponowaliśmy już to w tamtej kadencji, żeby jeżeli się robi jakąś drogę komuś, od razu dawać im jakieś, żeby się zrzekali naszą gminę, chociaż nie pismo do gminy, nie? Jest tam powiedzmy 5 właścicieli, jego i od razu będzie robiona droga, ale proszę podpisać tą klauzulę, żeby... Jak na prywatnym gruncie, jak na prywatnym gruncie, to... Znaczy na podstawie miejsca osiedli Kwałdę chciałem przedstawić sprawę. Jest droga tak zwana Warutka, znaczy nazywa się Warutka, która jest drogą asfaltową i do jednego z mieszkańców, czy przez między dwoma działkami jednego z mieszkańców leci droga aż do granicy z Rychwałdą. Droga metrowa. No i udowadnialiśmy to w Sądzie w Żywieckim. Sąd Żywiecki przyznał zasiedzenie drogi na rzecz gminy Świnna. Wyrok się nie uprawomocnił, bo druga strona wnosiła do Sądu Apelacyjnego do Bielska. Czy się z tym nie zgadza, że oni chcą zasiedlić? No więc Piersko po dwóch posiedzeniach sądu pierwsze dali zrobić, oczywiście na nasz koszt, geodezję. Po dwóch posiedzeniach zrobiło coś takiego, że odcinek od ulicy Barutkiej, od ulicy Barutka do 20 parę metrów tej drogi, która tam no, fizycznie mapowo jest, uznała, że to jest niczyja droga, a od tego momentu na dół aż do Rychwałdu dała to gminie. Teraz droga od ulicy Warutki, żeby się dostać na to, co dostała gmina, no to trzeba iść powietrzu. No ale dlaczego tak dalej, że 20 metrów? To musi być jakieś uzasadnienie, że tego wyroku. Dlaczego oni, że 20 metrów jest niczyje, a reszta jest gminy? Tak se sędzia tak samo uznał, czy... To jest już bez odwołania. No ale to tak napisał tylko, że... Tak... Nie wiem, ale jeszcze nie był wyrok na wtedy nowej. No to jest, no to jest, że to jest śmieszne, to jest, jest padał drogi, niczym jest to jak nie było. Ale to jest dał bez uzasadnienia, no sędzia nic nie napisał, tylko tak. Znaczy, nie wysypiliśmy uzasadnienia, tylko że mówię, że nie damy rady się odwołać, bo to jest... No ale jak to jest, że nie się liczyły? No właśnie. Zostało w powietrzu, tak. To kto za to podatek będzie płacił, to jest niczyło? Remont drogi. To jest pozwolony paradoks, jaki się ma w skali wyłonił. No nie zwykle. Nie to coś wam powiem. Ale co państwo by się nie uśmiechowało? Kierujcie, uwagi paradoksy. Mogę panie przewodniczący? Proszę. Ostatnio wychodzę, bo za zgodami BLT chcą wprowadzać te inne internety na Rychwałdku i w każdym domu, do którego wejdę, to pierwsze pytanie, co z kanalizacją? Ja już po prostu no, cały czas odbija się to przy każdym drzwiach. To pierwsze pytanie nie o internet, tylko kiedy będzie kanalizacja. To jest naprawdę rozwiązka nie tylko Rychwałdku, bo po prostu no, ciężko jest tego słuchać. Drugie pytanie, czy jest już wykonawca na ten plac zabaw, gdzie z Funduszu Sołeckiego chcieliśmy to robić. A trzecia sprawa to jeszcze jest ta droga powiatowa i wykonawca, który nie skończył tych wszystkich zadań, to mogę skończyć. Chodzi o zjazdy, na przykład ulica Widok zamknął kratę przyczółkiem, gdzie woda wybija teraz z tej kraty do góry. Miał wymienić te kraty, nie wymienił, nie zrobił z tych krat. No i kilka innych wjazdów jest podobnie zrobionych, a z wykonawcą kontaktu nie ma. Z przejazdami do prywatnych posesji miały być jakieś przejazdy dodatkowe, kraty zabezpieczone do kraty. Nie wiem, co ludziom odpowiadać. Wszyscy do nas się czepiają, a to nie jest nasza droga. Jeżeli bym mógł jakieś odpowiedzi, bardzo bym prosił. Jeżeli chodzi o kanalizację, to no, to też
rozpoczęliśmy procedurę odnośnie wstąpienia do związku komunalnego, aby można było coś robić, bo wszystko, które tutaj, te pieniądze, które są małe pieniądze z funduszy, są wszystko do małych aglomeracji. My nie jesteśmy w stanie wstąpić do małej aglomeracji, ani wydzielić tej aglomeracji małej na Świnną, no, gdyż leci przez nas tranzyt i należymy do Żywca i musieliby się, nie wiem, podzielić, przewozić siłki i tak dalej. No nie jesteśmy. I dlatego przystąpiliśmy do związku, żebyśmy mogli przystąpić do projektów, które są na duże aglomeracje. Mam nadzieję, że w przyszłym roku powinno się chwycić. To jest część rykwałtku i no, w zasadzie czy czwarte rykwałtku i pewnie jeszcze miejsce połowę. Jeżeli chodzi o drogę, myślę, że to już tyle razy jest, że panie Urzurko, proszę zapisać, żebyśmy zrobili podobny przegląd, jak napisaliśmy odnośnie drogi Świnna-Przyłęków i tych wyrw, które tutaj pan Jacek zgłaszał i inni mieszkańcy Świnnej też. Panie Wójcie, to ta droga wyrwa. Tak, no, to my nie mamy. Ja wiem, no my nie mamy. My byliśmy inwestorem. Tak, coś tak po okolicy nie wie. Znaczy, no to nie ma rodziny, nie poszedł, nie? No jak widać jest. No, zrobimy taki przegląd. Tylko to wiesz, bo to nie było z dobrze robię. Jak to jest? Znaczy, poprosimy o przegląd i o usunięcie awarii usterek. Prosimy z rychwałtku radnych i komisję. To jest na przykład taki... czy... no, no przy tych rozmowach, czy też w terenie, nie? Jest na przykład takie ciekawe miejsce, gdzie wymienili przepust koło pana Rojka i oni chyba specjalnie to zrobili, żeby woda z niego zabrała i mieli następną robotę, bo zakończyli wyrót rurą, brakuje 80 cm korytek i woda zamiast do korytek to już wyrwę robi koło drogi, koło korytek i za chwilę będzie to samo zrobiło. Nie wiem, czy to specjalnie tak przy takim nawyżeniu terenu i takiej przepustowości wody, nie wiem, to śmiechu warto, że ktoś to w ogóle nie brał. W ogóle przyczyny, że zrobili wyrobny zarząd dróg powiatowych za to i to nie wiem, czy to trzeba wciągnąć redaktora jakiego po tym pokazać, że było dobre, to zniszczyli. Znaczy ja mówię, że to mi do mnie prosiło, żeby się wybrali na rozmowę do starosty, którzy się umówili na rozmowę, żeby starosta zareagował, co tam się dzieje. To jest normalne nieporozumienie, naprawdę. To specjalnie zniszczyli, nie? Znaczy my napiszemy do zarządu o wizji w terenie. Jeżeli chodzi o plac zabaw, bardzo proszę pana sekretarza. Plac zabaw mamy zgłoszenie do starostwa zrobione z dokumentacją. Dostaliśmy uzupełnienia. Projektant musi uzupełnić pewne rzeczy. Jak będziemy mieć przyjęte zgłoszenie, zaczynamy procedurę przetargową. Jest to, kiedy musimy to zrealizować? Żeby się wywiązać z wniosków dodatkowych? To jest do końca roku? Nie, chyba nie. Nie, 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 to jest w październiku. Przyszłego roku. Tak jest. To już musi być rozliczone. Technicznie jest to rozliczone. Wyskoczyła ta studnia i... Zerwa problemów z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego. To jest absolutnie nierozgraniczające od dróg. Z każdej strony mamy drogę przy tej części. Dlatego trzeba było całą dokumentację przerobić. Przerobić. Jeszcze chciałem zapytać. Ja byłem przy rozbudnieniach, jak pan rozmawiał z wykonawcą, że tam będzie zrobiony ukośnik po prostu albo z obrzeża drogowego, albo z korytek takich przejazdowych, żeby po prostu on kierował wodę do korytek, tą, która idzie z góry tam. Proszę o interwencję w tej sprawie. No to było poza zakresem. Nie, nie, myśmy to uzgadniali wcześniej. Ja wiem, ale kosztorys się tego nie miał, to miał zrobić. To nie wiem, ja kosztorysu nie sporządzałem, panie sekretarzu.
Ja chciałam zapytać, panie wójcie, bo jak robiliśmy drogę powiatową, to robiliśmy wjazdy na drogi gminne i do posesji. I te wjazdy były robione z takich kratek spawanych. No i teraz te kratki są przykręcone do nad korytkami. No niestety no w tej chwili wszystkich większość jest pozapychana. No jak są ulewy, ciśnie piasek, kamienie, zbliża się jesień, wszystkie są pozapychane. Ciężko to jest w tej chwili wyczyścić. Zresztą kto to ma wyczyścić? Właściciel. No ale na wjazd, jak jest na przykład do wjazdu na drogę, to kto wyczyści? No nie wiem, czy wyczyści. Z drogi powiatowej wjeżdżasz na drogę gminną na przykład, czy do posesji, żeby nie przejeżdżać przez te korytka, są takie kratki. Do posesji to jest indywidualna sprawa. Właściciel. Nie jest to samo, założone są duże korytka, ale niestety muszę odkręcać i czyścić, bo nikt inny tego nie zrobi. Ale... Jest dosyć dużo i są, wiem, że jest poza tym. Tak jak jest deszcz, burza, czy w ogóle jak jest deszcz, to wszystko zmieni po drodze. No bo zatrzymuje się, no bo są nieczyszczone. Nie wiem, czy tak mieszkańcy chętnie będą to czyścić. Chciałbym się zapytać. Jak jest prywatna posesja, to się powinien dać. No to wiadomo, że prywatna. Dokładnie, że jak jest powiatowej, to gdzieś tam, gdzie nic tam nie było. Z powiatowej. Wszystko fajnie. Ale na drogę wojewódzką, czy powiatową, czy gminną? No z powiatowej drogi do posesji i na gminną. Moim zdaniem to ogólnie, to za chwilę będziemy im buty sznurować na posesję. Ja patrzę na sąsiadów, odkręcam kratki przynajmniej 3 razy w roku. Przynajmniej 3 razy w roku i czyszczę to sam. Nie czekam, aż ktoś zrobi. Nie popadajmy w skrajność, no to też trzeba zwrócić uwagę. No słuchajcie, no chcecie mieć wszystko, ale dbajmy o swoje, bo to jest nie moje, tak? Dojazd do swojej posesji to powinien traktować jako swój. I powinni sobie o to dbać, bo jeżeli oni o to nie dbają, no to trudno, żeby... nie wiem, kto im to ma robić. To popadamy już w skrajność. To się powinno takim ludziom też wytłumaczyć, że słuchajcie, bez przesady. Bo tak, ludzie nie chcą ani śniegu, nie chcą, ale... Nic nie chcą zrobić. U mnie jest też prosta zasada. Też paru mieszkańców było tak, że nie wolno odśnieżać na stronę prawą. Tylko mają. To ja mówię, słuchajcie, dogadajcie się, dwóch sąsiadów, więc proszę się dogadać. Póki się nie dogadacie, nie odśnieżamy. I szybciutko się dogadają. Jedzie do góry, idzie prawą stroną, jedzie na dół, jedzie prawą stroną, odśnieża część tu, część tam i nic sprawiedliwie. No to nie mamy, proszę dogadać. Słuchaj, bo każdy sobie sprawiedliwy, że mieli tyle samo do odśnieżania, a tak jak jedni mu wszystko włożyli, no to... Ale nie, nie, słuchaj. Wiemy, gdzie jedzie odśnieża na prawo, samochód, a później odwraca go na drugą. I w jednym tygodniu odśnieża, temu daje więcej, a w drugim tygodniu temu daje więcej. I jest sprawiedliwy. Słuchaj, to myśmy mieli taką panią, jak byliśmy kiedyś drogą. I pytali się, czy chcieli pół metra przybrać. Ona się na wszystko zgadza, ale to przez drugie strony. To tak samo jest. To tak wyczyści chyba, nie? Wszyscy mają ładne przepusty, ale wyczyścili. No nikogo nie dowiedzie. No. Zgadza się. Też jakieś pytania? Też proszę. Panie Wójcie, ja pociągnę temat dróg powiatowych, bo ja też byłem u pana Kotajnego, tak? Dyrektora odnośnie dróg powiatowych, przynajmniej się interesuje Trzewinią, tak? Nie byłem stroną, więc zwrócili się do gminy o napisanie pisma w celu przeprowadzenia wizji lokalnej. Państwo prowadzą do dróg powiatowych. I to jest jedno, bo mówienie dalej o tych jakichś tam dziurach, wyrwach, nieskończonych inwestycjach, porzuconych robotach, przynajmniej u nas tak to jest, że w pewnym momencie firma się zmieniała, zostawili jej nawet te korytka nieposprzątane. Tutaj będzie odpust u nas w październiku, przy każdym z tych korytka pozostawione. Tak, czy będą jeszcze robić, czy nie będą robić. No
i jest nieskończona robota. Mało tego, mamy już tam koło policji Miłe, już to zgłaszamy kilkakrotnie, jest podmycie drogi powiatowej, podmycie drogi Miłej. No naprawdę, tu już kolega Jacek mówił o drodze powiatowej, tam przed grobkiem już mamy zmyte miejsca kanalizacji, linii kanalizacyjnej. Oczyścili to zasadne zrobienie jednej wizji lokalnej z przedstawicielem PZD, przedstawicielem gminy i ewentualnie daj Boże sołtysa i wtedy my pokażemy, gdzie, w którym miejscu i niech dadzą odpowiedź konkretną, czy to jest widzimy się sołtysa, czy widzimy się mieszkańca, czy nie warstwo, nie ludzko, bo to trzeba głośno powiedzieć, bo później jak nie są jakieś szkody, to szuka się innego. To tyle, jeżeli chodzi o powiatową, co powinno być ogólnie zrobione na całej gminie. Natomiast jeżeli chodzi o drogi gminy, bardzo proszę, ponawiam apel o, można to nazwać, powołanie komisji gminie w celu inwentaryzacji dróg. Bo tutaj siedzę z boku i tak przysłuchuję się, no. Jest tak licytacja między radnymi, niektórzy kto coś zauważył, kto komu podpowiedzieli. Natomiast tak badań gminy, wydatkowaniem byłbym bardzo ostrożny. Jestem też za tym, żeby więcej tych zgód na wyśle, a później ktoś sobie ją po prostu przywłaszczy, bo to jest jego teren. Tak moim zdaniem nie powinno być. Mnie też to boli, bo później cierpią na tym normalni płatnicy podatkowi, tak, którzy chcą normalnie korzystać. Bardzo o to proszę i bardzo o to apeluję, czyli nawet ze wskazaniem stanu na wierzchni, czy to jest droga do zrobienia, czy to jest droga do naprawy, czy to jest szkoda, to co mnie najbardziej interesuje, szkoda powodziowych, bo mam takie drogi jeszcze. Mamy drogi w Czerwini, które jeszcze nie są po powodzi jednej i drugiej naprawione i my tutaj dyskutujemy, Rada Wysoka tutaj dyskutuje na temat nawierzchni drogowej i tak dalej, tylko ja nie mam pełnej wiedzy, ile tych dróg mamy, ile potrzebujemy pieniędzy na usunięcie, nie mamy, wydaje mi się, nie mamy kosztorysów. Chyba nie siebie. Ja się trącę tego, ale to jest dobry pomysł, bo jak wstępujemy do tej aglomeracji południowej, żeby właśnie zrobić taki szacunkowy bilans tych dróg i wtedy będziemy wiedzieć. Można jak będzie występować, jak więcej może, to wtedy wystąpić właśnie, że mamy takie potrzeby i może się uda, wtedy będziemy wiedzieć, ile potrzebujemy pieniędzy, bo na dzień dzisiejszy nie wiemy, ile potrzebujemy na drogi nasze gminne pieniędzy. Słyszałem też od niektórych radnych, żeby mówić o kredytach, tak, zaciągnych, czy będziemy zaciągać, czy nie. Tylko i moje pytanie jest takie, ile tego kredytu trzeba, bo może nam nie potrzeba, bo w tym momencie, ja nie wiem, czy to jest zakres duży, czy mały. U mnie jest bardzo duży, powiem szczerze. Przecież jest bardzo duży zakres robót, jeżeli chodzi o usuwanie skutków popowodziowych i naprawie dróg bieżących. A proszę brać pod uwagę jeszcze taką rzecz, że ludzie się budują, domy, są mieszkańcy, gdyby budują już domy i tam też trzeba by kiedyś prędzej czy później drogi robić. Jak to ludziom wytłumaczyć na sołtys, proszę mi też zrozumieć, że przychodzą petenci i mówią, że kiedy zrobimy drogę, bo on się tam będzie budował, czy się buduje. Natomiast ja mam u siebie mieszkankę, która siedzi płacąc podatek i ona jeszcze nie ma drogi zrobionej od początku, jak zamieszkała w Czerwinie. Czyli to jest ponad 30 lat. I to jest to mnie na przykład boli. Jeszcze kolejny, tak sobie postawić ten internet, jest taki dobry. Udało mi się o tym w telewizji jest bardzo głośno, o Funduszu Dróg Samorządowych. No, pełny obawy jestem, bo tu widzę, że już lista powiatu województwa śląskiego jest zapełniona praktycznie do 2022. A sprawdziłem wykaz i no nie widzę tu ani gminy Świnna, żeby był złożony wniosek.
Słyszałem coś, że będą były składane we wrześniu, proszę mnie poprawić. Ale obawiam się, bo to jest tylko moja obawa, że 2020 już jest zamknięty. Dziękuję. Dziękuję. Jeżeli chodzi o tą komisję inwentaryzacyjną, bo tak ją można nazwać, nie? To powinna powstać ze składu rady, po prostu samochód z kamerami. Ten, który jeździł. No w tym tygodniu. Także moglibyśmy też skorzystać z tego, bo tam są kilometraże i krótkie opisy. A oprócz tego taką komisję rada by mogła powołać się też z poszczególnych komisji, pozbierać ludzi i spróbować coś takiego zrobić, bo to nie można powiedzieć, że nie ma dokumentacji w ogóle. No dokumentacja jaka taka jest, że mamy nawierzchnię drogi, mamy długości drogi. Była taka dokumentacja za znaczy, ona jest, no, jest tam uzupełniona na tym, ale jeżeli jest taka potrzeba, no to można iść po prostu przyrównać to do stanu faktycznego, tą dokumentację, którą mamy. Nie ma sensu robić kosztorysów w tym momencie na wszystkie drogi. Bo to są wyrzucone pieniądze. Ale nie, że będzie robić aktualizację znowu. Nie ma tam kosztorysów. Jest już dużo dróg, które są bardzo zniszczone, które będą wymagały remontu i to właśnie to też trzeba uwzględnić. Czy ta droga już po prostu była dwukrotnie robiona, bo są miejsca takie, że jeszcze w ogóle nie była droga ruszona. Są miejsca, gdzie tam jeszcze może jakaś smołówka jest, żeby tak jak to kiedyś było zrobione, żeby nie robić kosztorysu, bo to nie ma nic zależeć na drodze. Tylko będziemy wiedzieć, że dróg mamy tyle w asfalcie, tyle do remontu częściowego, tyle i tak dalej, i tak dalej. Metro sztafu. Ale jak ja to zaobserwowałem, że oni jechali, to jest błyskawica. To nie jestem w stanie jakiegokolwiek opisu, przynajmniej człowieku. Ja ich obserwowałem, że nie było. Nie, nie, nie. Jest kratka po kratce, centymetr po centymetrze. Nie, ja to obserwowałem. Wczoraj mieliśmy przyrodowie. Przejęzdy, przepustce, wszystko to jest oznaczone. No to trzeba się zastanowić, czy to zrobić wcześniej, w tej chwili na dokumentach, które mamy, czy czekać, jak będzie dokumentacja wideo. Z opisami i też odwodnienie mostków i wszystkiego, co tam po drodze. Po prostu dzięki kanalizacji na tamte które są. Ale oni tam względnie, że na przykład częściowo droga jest, wymaga remontu, jakiś popękany asfalt, czy ubytki w asfalcie to znaczy, tak, oni z tego, co rozmawiałam z nimi, to oni te wyraźne są. Wyraźnie, tak. No, tak, no, tak, 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 no i bardzo droga, no to jest ponad 200 sztuk. Myślę, że to jest... Potem będzie rozbicie po miejscowości. Tak. To robi dokładnie zimę takie ziemię. To robi dobrze. Znaczy, no, ten sprzęt, który mają, tam po prostu 360 stopni. Nie, no to nie widzę, tam jest z każdej strony. To
Tak, jestem za tym, żeby było to jakby zrobione tak głową z wykorzystaniem tej nowej myśli metra w którym miejscu. Ta wizja była wcześniejsza jeszcze przed powodzią. I to co było, to mogliśmy spokojnie znaleźć już, nie czekając na to, co się stanie później. Tym bardziej, czym warunkuje taki lekki niepośpiech, tylko taką już szybką decyzję? Przecież przygotowuje Wysoka Rada budżet na przyszły rok, tak? Muszę przeznaczyć prawdopodobnie jakieś pieniążki na drogi, tylko no, ile? To nie lepiej mieć już pogląd, ile nam potrzeba, chociażby tak oszacować. Tyle pieniędzy na to nie ma potrzeba. Tak będzie mało, tak będzie. No, tak będzie mało, tak będzie. Jakbyśmy nie przeznaczyli, to i tak brakuje. Rada Wysoka będzie miała, jak to się mówi, pełny pogląd na mnie, jaki mamy rzeczywiście stan dróg. Bo ja na przykład od waszych wypowiedzi z całym szacunkiem wiem, gdzie który zobaczył. Natomiast przekroił całe gminy nie widzę. Całej przekroju miejscowości nie. To mówię, bo to jest zrobiona ta wideorejestracja z opisami poszczególnych drugi inwentaryzacja, co na nich jest. Byśmy mogli to zobaczyć. To dziękuję za tą informację, bo nie wiedziałem. Myślę, że to będzie dobrze, bardzo dobrze. Znaczy, to może określić. Dlatego tutaj mówimy, że jest do końca roku, bo oprócz tego, że na pracę będziemy później robić. To jest coś takiego, jak się robi razona z nami. Przechodzi człowiek, przelatuje maszynę, a potem dopiero opis zostaje. No, a wracając tam do tej drogi powrotowej, właśnie tego pisma, które pismo poszło, ale musimy to nagranie zrobić, napisz to ze starostą, nie gazetę, tylko do starostwa. Do starostwa. A przepraszam, z funduszem tych dwóch samorządowych też jakieś wniosły na posłowie, jak to w ogóle było? Naprawdę, to jest, twierdzą, że są bardzo duże pieniądze, 80%. Oni dają 20% wkładu własnego. Były wnioski w kwietniu i teraz są we wrześniu. Czy w kwietniu złożyliśmy jeden wniosek, został odrzucony, bo nie wiem, czy za mała inwestycja, czy odnośnie tego mostu. Ale oni piszą w opisówce, dlaczego to odrzucają? Czy to jest tylko taki... Nie mają obowiązku. Mała aglomeracja. Tak wszyscy mówią, z braku funduszy nie stało nie pewne. Pismo urzędowe, ale ktoś musi odpowiedzieć. No to też... No to już składa wniosek. No to na wniosek. No i dalej to co bez... Bez niczego nie odrzucamy? No, o punktu, no. Panie Górze, wydaje się. To jest trochę drugu na terenie drogi. No, pewnie. A na wrzesień jest coś złożone? Jeszcze nie. No to już nie złożone, bo już dzisiaj 20 to jest. Znaczy nie ma takiej szansy. Znaczy mamy dużo dróg powodziowych za... Ale to przecież to mogło iść, może iść to w parze. Jeżeli są pieniądze, to wniosek zawsze trzeba złożyć. No to odrzucą, to odrzucą. A już przyzna się środki po prostu, że no takie rzeczy trzeba... Naprawdę. Nie wiem, czy zrobić jakiegoś takiego urzędnika, który będzie odpowiadał za te wnioski, bo to nie można pomijać takich wniosków, które są pieniądze. A tak, tacy bogaci nie jesteśmy, żeby nie pisać tych wniosków. Nie, bo cały czas o tym trąbią, że te pieniądze są. Ja naprawdę nie słyszę, że i dostają te pieniądze i to duże pieniądze. I o tym funduszu dróg samorządowych to wszędzie mówią. Co to może zupełnie nie, bo taką wyciągnę zrobię listę zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach funduszu dróg samorządowych. Na 2019 jest podane 185 milionów ponad, na 2020 77 milionów ponad
i tak dalej, dlatego mówię, ta moja obawa jest to, że te tabelki są pozamierzone do 2022, cyfrowe. Wolne mamy 2023. Czyli składanie później tych wniosków na pewno przesunie w czasie, bo będą w pierwszej kolejności te rozpatrywane, które były z wiosny składane, tam jeszcze na moją wiedzę były jeszcze listy opublikowane rezerwowe, czyli te, które się tam nie zmieszczą i które tam odpadną, wpadną na ich miejsce i tak dalej, i tak dalej. I teraz nawet składając na jesień, daj Boże, wniosek, to nikt nie daje gwarancji, że on będzie rozpatrywany na przyszły rok, tylko powiedzmy teoretyzuję, że w 2026. Czy tak? Bo tu już widzę, że one już są rekomendowane, czyli one już są zaakceptowane do realizacji. Myślę, że dla mnie to boli, bo w tych wnioskach powinny być drogi, które są na przykład nowe. Tak jak wnioskowałem drogę łączącą Czerwinie ze Świnną, razem z Łukową, która nigdy się nie może zakwalifikować do spraw powodziowych, tu by była ewidentna droga do tego programu. Łukowa, Przemysłowa, Łączna, Czerwini i jeszcze można tam te, która to jest, liniowa. I druga, przepraszam. Razem z tą linią. I to by mógł być wniosek, no bo ja rozumiem, straty powodziowe, no to jest lepsze dofinansowanie, ale w tych wnioskach, czy tam jest do 80% dofinansowania, no bo to nie możemy takiej szansy nawet. No do 50%, z tym, że to chodzi o drogi, które łączą. No to są jakieś strategiczne. Bo pytałem się. Tylko to są drogi, które są jakieś strategiczne, które mogą zdobyć punkty i na to się trzeba ustawić. No tu mam na przykład powiat rzymiecki, przebudowa drogi powiatowej, Gniewczyna i Leśnia, kilometrze, i tu jest wartość. No to takie właśnie są, no to jest... No i to jest na pewno Gniewczyna. No to wygląda dostanie pieniądze. W tej tablicy też tu jest jedna powiat. Rzymiecki, Lipowa, tak żeby złożyli 2 miliony. Nie wiem. Ja rozumiem, że to przez pani miała... Takie pytanie jeszcze na cieszenie państwa? No. A jeszcze jedno, zanim... Proszę państwa, moment. Ten statut Senat jest opracowany. Nie wiem, czy powinien zrobić jakąś komisję wspólną, żeby jeszcze Rada się przy tym przypatrzyła, zastanowiła, żeby taką zanim następną sesję może byśmy to jakieś w końcu zatwierdzili, ale może trzeba by się jeszcze przeanalizować. Ale przepraszam bardzo, zatwierdzonego statutu nie mamy, nikt nad nim nie siedział i nikt nie rozmawiał. Znowu brniemy w to samo. A nie złożenie wniosku właśnie do tych dróg. Słuchajcie, nad statutem trzeba siąść i statut zrobić porządek. My nie robimy tego statut, tylko dla przyszłych pokoleń. Ja dzisiaj właśnie dzisiaj słuchałem wypowiedź pana burmistrza z Bielska Białej, zmieniając statut miasta i zupełnie go okrajają, tak żeby był czytelny dla mieszkańców, 10 tylko do godziny 10. Żeby był czytelny dla mieszkańców, żeby był zrozumiały, kto go czyta. A my po prostu zerżnęliśmy statut i chcemy wrócić dalej w tą grupotę. Ja to nazywam grupotą. W końcu się zastanówmy, dajmy ten statut na Rady Sołeckiej, dajmy was tą zebranie, żeby nie gdzieś były. Niech to sobie ludzie popatrzą, jak to, bo my jesteśmy wybrani przez suwerena i też suweren cokolwiek zdecyduje o tym statucie. Nie my. A jak już my decydujemy, to decydujemy tak, jak suweren już mniej więcej wskaże. Na niej my spotkaliśmy się z samym pana wójta, od razu było doniesione chyba 12 poprawek. Nawet tu nie było uwzględnione i mówimy, że jest zatwierdzony statut. Jaki statut jest zatwierdzony? Nie. To co już go chcemy na następnej sesji zatwierdzać? Nie, po prostu. Było od wiosny, panie przewodniczący, od wiosny był czas. Dlaczego? Nie powiedzieliśmy, słuchajcie, dajcie go na Rady Sołeckie, przedyskutujcie to, będą zebrania miejskie, zastanówcie się nad tymi statutami, a tak, dzisiaj dajcie statut, na następny zasób zapytajmy.
Nie, ja na to się nie zgodzę, bo trzeba robić wszystko zgodnie z ustawą, a nie z decyzjami, czy czyimś, nie wiem, czyimś wymysłem i na hama doprowadzać do takich wyborów. Ja się pytam, ile te wybory będą kosztować? Bo to jest tylko bzdurne powiedzenie, że te wybory będą za darmo. Bo dzisiaj nie idzie znaleźć ludzi, żeby przyszli na zebranie, a wy chcecie, żeby wam do komisji całe dniowe siedzieli ludzie za darmo. No wybijcie sobie to z góry. I to będzie nasze przyszłość. My nie mamy pieniędzy, mamy tylko koszty różne rzeczy, a my się będziemy zajmować wyborami sądowymi, czy sądzi się nam to przeszkadzają, czy co o co tutaj chodzi. A jak powiedziałem, jak się chcemy zastanowić nad statutem, to siążmy nad nim, mieszkańcy nad nim siążą. Bo to jest suweren, który zdecydować, a nie my. A radny to ma służyć mieszkańcom, a nie, że ma decydować o tym, co ma mieszkanie zrobić. To jest moje zdanie. I nigdy nie zagłosuję za tym statutem, jeżeli będzie niezgodny z ustawą. A do tej pory i konsultacje, które były ogłoszone, dlatego nie był żaden wniosek, bo są niezgodne z ustawą. Bo uchwaliliśmy nic. I tu już jest nakręcony bardzo na wójta, na pana wójta. Ja podejrzewałem, że dzisiaj to będzie w sprawie zasad i tylu przeprowadzać konsultacje z mieszkańcami gminy Świnna. Tu już jest nakręcony bardzo na wójta, bo wystarczy, ja mówię dokładny przykład. Wystarczy, że znajdzie się 50 mieszkańców i będziemy uchwalać stawki podatkowe. I płynie wniosek do wójta, proszę o konsultacje społeczne odnośnie tych stawek podatkowych. Wiadomo, że one nie są bieżące, ale na to odwlecze to w czasie. Ja mówię, żeby być ostrożny z tym, z tą uchwałą, ale po prostu i nie mówcie z ludzi, że są dalej ludzie głupcy. Bo mówię, wystarczy tych 50 mieszkańców i każda uchwała, którą będziemy podejmować, może być złożony wniosek do pana wójta i pan wójt ma się czym innym zajmować, będzie się zajmował, będzie musiał ogłosić konsultację do wszystkiego, do każdej sprawy, która będzie dotyczyła mieszkańców. I tyle. I tu już było nieroztropne to uchwalenie tej, bo to jest typowe regulamin. My go uchwaliliśmy jako zasadę, tryb przeprowadzania konsultacji. To sobie proszę przeczytać, kiedy i kiedy mieszkańcy mogli przeanalizować i do tego podejść normalnie. Dziękuję. Czy uważam, że pan nie masz jeszcze usiłek ty jakbyś koniec. Uważam, że po prostu spotkania jakoś można zrobić. Spotkania Rad Sołeckich, może widzicie nie robi, może przeanalizować, która Rada Sołecka będzie miała spotkanie, słuchajcie na Radzie Sołeckiej. Widzicie to, jak to jest, ja tak samo nie mówię, tylko że nie leżą. Trzeba z nim coś zrobić, nie? Przecież ja na wiosnę powiedziałem, że 20 osób w Szymonkowie to jest 8% mieszkańców, a 20 osób w Świnnej to jest 1,65%. I to jest prawidłowe? I widzicie, i znowu go dajemy go bez żadnych poprawek, to już powinny te poprawki, bo oni my mówili, panie wójcie i panowie o tym mówili, w sołtysie mieli spotkanie i wiele innych poprawek, które chcieliśmy nałożyć, nikt tego nie zmienił. Dlatego chcemy to teraz, żeby to przejść. Tak, ale nie mówię, że to na następnej sesji będziemy zakrywać. Nie. No jakby nie było żadnych jakichś... Jest to naprawdę, to proszę o co pan jakby nie było żadnych do tego zastrzeżeń. Zastrzeżenia są. No to po prostu nie ma o czym gadać, no to prawda może. Nie ma o czym gadać. Dzisiaj mamy całe 4 lata do wyborów. Całe 4 lata na statutem trzeba wziąć, bo to nie robimy tylko dla siebie tego. Chyba, że jest wymóg prawny. Można spotkania zrobić, jak najbardziej. Są to sumy, to właściwie, a nie ma sali starszej. Mogę tylko? Tak. Ale jako sąd muszę się do tego odnieść. Podzielam tutaj opinię prezydenta, bo było spotkanie z panem wójtem, którzy rozmawiali na ten temat. Apelowałem, nie wycofuję się, proszę o kolejne spotkanie z sołtysami. Między innymi w tej sprawie będziemy mogli spokojnie porozmawiać, swoje sugestie będziemy ich powiedzieli. I to boli, że tu nie są uwzględnione. To jest takie, jakie było? No bez zera. To jest jedno. I druga rzecz to jeżeli chodzi o statut sołecki, bo już nie będę dyskutował o statucie gminy, bo też mam wiele uwag do tego, ale,
ale wolę pilnować swojej, jak to się mówi, działki sołeckiej, więc powiem, że ja bym bardzo prosił, żeby przed jakimś takim była konsultacja treści tego przynajmniej. Treści tego stanu, bo naprawdę to ja mam wątpliwości, a podejrzewam, nie wiem. I żaden nie jest zmieniony od kwietnia. Tu mam ten, co dostaliśmy, co każda miejscowość dostanie, że przy łęku i każdy dostał na swoje miejscowości. To będzie też ten sam, już to nie wiemy. I nic nie jest poprawione ani wiemy. Od kwietnia. Szanowna Rado, naprawdę, szanujmy się. Nie wiem, ja coś, ale proszę. Nie jestem prawnikiem, mówię szczerze, jeżeli to biuro prawne nam to wszystko poprawiło, przekazało, że to jest dobre, więc co my możemy zrobić? Chcemy raczej danych i chcemy coś zatwierdzać. To jest bubel prawny, no to tak nie możemy. To są wypełnienie, czas na to. Tak, ale pan przewodniczy swoje, że na następny przewodnik. Możemy, jak nie wiem, za szczerze. W tej sesji przecież można uchwalić tą rozmowę. O tyle teraz jest dobrze, że można uchwalić tą sesję. Pan przewodniczący powiedział na następny, żebyśmy go zatwierdzili. Jeżeli nie będzie odczuć za szczerze do tego... No dobrze, my to, więc temat skończymy. Więc będzie spotkania, robi można spotkania wspólnej komisji, później zrobić po spotkaniach, zebraniach wiejskich i można później jeszcze w tym razie jako radny, sama rada jeszcze może skończy i dopiero możemy, jeżeli uznamy, tak jak dzisiaj pyta, uznamy sami, że możemy, nie mamy za szczerze, będziemy zatwierdzać. No inne poza tego nie ma. No tak jest. O tym myślałem. Ale to można zrobić zebranie wiejskie. Jacek, jeśli przez zebranie wiejskie można zrobić co do statutu. Przez to nikt teraz sobie zebrania w stosunku do... Mamy na to 4 lata. W ośrodku sołeckim co innego, a to można zrobić. Przed rzeczami, które są dla nas bardzo ważne, kanalizacja, komunikacja miejska, pewności miejskiej, inne rzeczy, które są naprawdę bardzo ważne dla naszej gminy i dla mieszkańców przede wszystkim, a my się tak spróbujemy, ja to tak odbieram, że te nieprzystąpienie do tego projektu, do tych dróg samorządowych, do tego funduszu, to przestaniemy w kwietniu. Mamy dosyć spraw innych, które powinniśmy się zająć. Rada ma nad czym pracować, naprawdę. Mamy nad czym pracować, bo nie będę wymieniał tych punktów, które już były, nie będę się powiedział, co powiedzieliśmy. Oczywiście, ja mówię, że nie. Statutek wzięły się jakoś kiedyś, czy teraz, czy z przyszłego roku zatwierdzić. Wiadomo, że trzeba po konsultacjach, chcecie po prostu zebrania wiejskie jak najbardziej, później się spotkać, można zrobić. Nie mówię o pracach innych, tak jak mówisz Jacek, w ogóle dotyczących ramy w tej czy w tych różnych środków i tak dalej. Są inne sprawy. Można zrobić to, jak najbardziej. Ja tak też mówię, rada się też musi zastanowić, bo wójt też nie jest od tego, żeby tylko dawał pomysły, bo wójt ma też dosyć swojego pomysłu. Dlatego mówię, tym głównym celu regulaminem, to daj Boże, żeby się ludzie o tym tak byli z daleka od tego. Bo mówię, będziemy, to tylko taki przykład daję, będziemy debatować nad stawkami podatkowymi. Znajdzie się 50 mieszkańców, złożył wniosek do pana wójta i pan wójt będzie nie zajmował się innymi rzeczami, tylko będzie musiał przeprowadzić konsultacje społeczne, które tam nic nie dadzą, bo nie będą wiążące, ale będą musiały być. I to jest, i tu mówię już to w kwietniu, żeby przy na tym i byłem u pana wójta, żeby tutaj być ostrożny. Ale niestety nie jestem już uchwalony poszło. Ale i tak musi, na moją wiedzę, i tak musi wysoka rada wyrazić. Przepraszam. Podjąć przed drogą uchwałę. Czyli jest regulacja, tego nie ma, to i tak musi być uchwała. Na moją wiedzę. Tak. Czyż jakieś pytania macie?